Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Event Doty wystartował, ale ja dopiero go zaczynam po 21, bo totalnie nie mogłem się zalogować na serwery. Dlatego zerknijmy sobie, co EA dodało do gry, ale w sumie nie. Zacznijmy sobie od paczki z podglądem. Zobaczmy paczkę za 7,5 z podglądem, będzie to paczka wróżba, jeżeli trafimy chociaż ekrany, oznacza to, że będzie naprawdę dobrze podczas tego tygodnia. Zobaczmy, jak będzie, czy trafimy co? Może tu trafimy Toty? To by była piękna historia, ale czy coś trafimy? Ekrany, to mi się podoba. A to oznacza, że będzie dobrze. W takim razie już naprawdę nie mogę się doczekać, żeby wypakować jakiegoś Toty z paczuszki. Rzućmy okiem w takim razie, co tutaj EA dla nas przygotowało. W takim razie gorączka Toty, tutaj chyba jakieś herby, tak? Czyli nic ważnego tak naprawdę. Widziałem, że ma być ten Verdi. Okej, Verdi i jest Verdi, ale on miał mieć 4 na 3, ale podobno na Futbinie ma 5 na 3, także nie wiem, o co tu chodzi. Jeżeli chodzi o zespoły, to no był Messi albo Lewandowski do wyboru. Wziąłem Messiego, ale tylko dlatego, że Lewandowski jest tańszy i jest większa szansa, że nim zagramy po prostu w normalnym fucie. SBC za to, pojawiły się chyba jakieś Lightning Runesy, ale no kurde, kto to robił, ludzie, jeżeli nikt nie miał dostępu prawie do rynku. Także no to te szybkie wyzwania się pojawiły, także no to jest jakaś totalny niewypał, tak jak miałbym być szczery. Stroje Toty, które może zrobię później. No i dobra, i oprócz tego wszystkiego jest jeszcze Harry Kane. Karta, szczerze, no to przyspieszenie, jakby miał odwrotnie, że przyspieszenie 93, a szybkość biegu 82, byłby dużo lepszą kartą, tak? To wydaje mi się, że jednak troszeczkę będzie klocek. 3 na 5 też jakoś nie robi wrażenia, 8,8, 8,6, 8,4, 8,3, no tak z 250 tysięcy pewnie kosztuje. Wydaje mi się, że takie zwykłe paczki to ja sobie zostawię na Toty, jak będzie, jak będą wszyscy po prostu. Ja zrobiłem jeszcze wczoraj kilka rozbudów z napastnikiem, po prostu 8,1+. Także no co, zobaczmy. Kilka takich paczek otworzymy, zobacz, znaczy wszystkie będziemy otwierać, w sumie czemu nie, wszystkie lecimy, normalnie, wszystkie rozbudowy z jednym rzadkim 8,1+ napastnikiem, także pierwsza poleciała, ale w ogóle paczki mi się mega długo ładują. Macie PSA4, napiszcie mi, czy też tak macie, a w pierwszej paczce mamy ekrany, bardzo dobrze, zbierajmy te ekrany, Elesik, jest to Grealish 8,4, zbierajmy te overale, zbierajmy, bo trzeba zrobić icon pika. Oczywiście tutaj gdzieś w gąszczu tych paczek jest też paczka 3 razy napastnik 8,5+, także ją też dzisiaj otworzymy, najprawdopodobniej po meczyku. A tymczasem zobaczmy, kolejna paczka, napastnik 8,1+. Najgorsze jest to, że muszę tak na koniec lecieć po te paczuszki. No w każdym razie, no oby się opłacało, ale czemu te paczki tak się długo, cholera, ładują, no? Ej, mega długo, co jest grane? Jakby, nie wiem, coś, może coś mi pompują w tych paczkach, kolejne ekrany? Spoko, no. Kramarić. Albo dobra, otwórzmy sobie jedną paczkę za 55 tysięcy, to jest jakieś tam wyzwania. Zobaczmy, mega paczka rzadkich kart, czy coś tutaj siądzie. I uwaga, ekrany. Ej, dobrze, jeszcze każda paczka, jaką otworzyliśmy, to były ekrany. Co prawda to jest Volant 83. No jeszcze Matip, okej, no taka przyzwoita paczka. Dobra, kolejny napastnik 8,1+, no proszę, oby coś tu siadło. I uwaga, czy coś tu siądzie? I uwaga, znowu ekrany. Kolejne ekrany, no jest to... O, proszę, Tadić. Okej, 84 zawsze przyjmujemy. Mówię, 5 paczek i 5 ekranów, a nie są to jakieś nie wiadomo jakie paczuszki. Także zobaczmy, kolejny napastnik 8,1+. Także zobaczmy, czy coś tu dropnie. I uwaga, kolejne ekrany. Okej. A i Zapata, no Zapata. Otwierając te paczki, można było się spodziewać, że ten pan w końcu do nas zawita. No i kolejna paczka, napastnik 8,1+, ale ciągle się zwieszają te paczki. No kurczę, czy to nie, to wczoraj też jak otwierałem paczki, to też tak było przy tym Beniederze. Te paczki się zaczynają, coś i jej zrąbało przy tej aktualizacji, a w tej paczce jest coś. Ekrany, proszę państwa, Holender SN, czyli Depay 8,5, czyli na razie najlepszy traf z tych wszystkich. No dobra, kolejny napastnik 8,1+, czy coś tutaj fajnego znajdziemy? Zobaczmy. I uwaga, o, bez ekranów, ale to jest dziwny widok. Isak zepsuł passę, to niedobrze. Ale jeżeli ktoś psuje passę, to nie po to, żeby zwalniać, tylko żeby wziąć krok wstecz i zrobić dwa kroki naprzód. Także co, walkout, zapraszam. I uwaga, czy będzie walkout? I uwaga. O, czyli wzięliśmy... O, Isak jeszcze raz. Napastnik 8,1+, kolejny. No, wzięliśmy dwa kroki do tyłu, więc zróbmy cztery kroki do przodu. Walkout, proszę. Chyba, że hat-trick Isaków. To też by było mocne.
I uwaga, ekrany, dobra, wzięliśmy jednak znowu dwa kroki do przodu, no jest to Ocampos 83. Dobra, trzeba troszeczkę odpuścić tym paczką z jednym napastnikiem 8.1+, otwórzmy trzema napastnikami 8.1+, także zobaczmy, no może coś tutaj, please, EA, no ekrany, walkout, no ekrany tu prawie muszą być, nie? Okej, spoko. O, znowu kurde Szwed, za fajnie, no jest to Ibra 8.4, no ale tak jak mówię, mam takie pustki w klubie, że nawet taki Ibra powinien mieć. Ale te dwa duplikaty nie powinny właśnie. No dobra, kolejna paczka z napastnikiem 8.1+, proszę, no proszę, dajcie mi coś dobrego, dajcie mi walkout. Walkout, już nawet nie Toty, chociaż Toty oczywiście przyjmę, ale walkout, chociaż walkout. Czy będzie walkout i uwaga, o Jezu, bez ekranów. Dobra, dawaj napastnik 8.1+, przynieś mi coś kurde fajnego, bo ja chcę walkout. Nie Toty, walkout, ekrany. Hiszpania, napastnik, czyżby... O, Aspas 84, no to jest zawsze fajnie. 84 to nie 83, dlatego jest troszeczkę lepiej. Okej, napastnik 8.1+, to jest ostatnia paczka z tym... No po prostu ta rozbudowa, ostatnia jaką zrobiłem. Także czy ujrzymy z niej walkout? No, jak robiłem, ja chyba kiedyś to się tam udało, czy tu ujrzymy... No, kończymy w fatalnym stylu, kończymy naprawdę w fatalnym stylu. Calvert-Lewin, najmniejsza cena jaką można było dropnąć z tej paczki. Dobra, to przyjrzyjmy się tym napastnikom 8.1+, tam chyba też jeszcze z dwie paczki takie mam. A nie, ostatnia paczka, no dobra, to są w ogóle za te zadania, które się tam robiło w przygotowaniach, no walkout, ciągle walkout. Jesteśmy ciągle wysoko, bo są ekrany, nie, to jest naprawdę dobrze. Ale ja chcę walkout, czy dostanę walkout? Ekrany, kurczę, pieczone, Hiszpan, wiesz, no dopiero co go kurde trafiłem. No ale chociaż dwa nie duplikaty, czy Aspasa coś na coś przepalamy? Chyba nie ma na razie żadnych SBC. Dobra, rzadka, paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, to też jakaś średnia paczuszka, także otwórzmy. Może z takiej średniej paczki coś poleci, proszę, 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 ekrany, znowu no. Cieszę się, ale jednocześnie się nie cieszę. No jest to Andre Silva 8.4, ale ja chcę walkout, kurde, ja chcę zrobić pika z ikoną. Dobra, mam trzy paczki z napastnikiem 8.3+. Otwórzmy jedną, zagrajmy meczyk i lecimy już do końca z paczuszkami, także zobaczmy. Czy ta paczka przyniesie walkout? I uwaga, i uwaga, i uwaga, no nie! Ale nie le... No nie wierzę, jeszcze ten placek, Boże, no... Czemu tak to jest? Także zobaczmy, dawajcie mi 8.3 w górę, no tu musi być walkout, musi być walkout. Czy będzie? I uwaga, uwaga, uwaga! No, Show 84, no to są fajne karty, no 8.4 już mnie naprawdę cieszą, bo ja nie mam w ogóle takich kart, ale no chcę walkout. Ale się pochowały paczki, to są chyba paczki wymienne na końcu. No dobra, liczmy na łód szczęścia, złota paczka zawodników, może tu coś wpadnie. Jakiś łód szczęścia, mały łód szczęścia, jeden rzadki, ale może to będzie on, Robert, albo Messi, albo Mbappé i uwaga, no nic nie ma z tego. Dobra, mała złota paczka piłkarzy, może taka, 6 złotych, 6 rzadkich, walkaucik mile widziany. I czy go ujrzymy, i czy go ujrzymy, uwaga, Boże, no ale nie dropi. Dobra, ale jest jedna paczka, 3 rzadkich piłkarzy 8.5+, której no po prostu musi coś być, no musi coś tam być. Dobra, jeszcze jest mała złota paczka rzadkich piłkarzy i złota paczka piłkarzy Prime, to sobie otwieramy i lecimy do meczyku jednego w dzisiejszym odcineczku, chyba że będzie krótki. No ale zobaczmy, czy ujrzymy w końcu walkout, bo ekranów naprawdę multum, ale czy walkout? Ekrany znowu jest to okej, pewnie Ibra, ale to jest chyba paczka wymienna, także może być, może być. No zobaczmy, złota paczka piłkarzy Prime, ja odkładam pada i obym się kurde cieszył, no i obym się cieszył z walkout. Także zobaczmy, czy będzie walkout, ekrany. Brazylia, okej, czyli coś nowego, Arturito. A więc zobaczmy, jaki składzik będzie miał rywal i uwaga, okej. Torres i gol, brawo Fernando, 1-0. Hakim Ziyech, pięknie. I Hakim Ziyech, gol, 2-0, ale lecimy z gościem, ale lecimy z gościem, a chłop zaczyna jeszcze szybciej, jakby chciał dostać więcej goli. Ojej kuniu. No i co robić? No nie będę go kosił przecież. O, dobrze, nie skosiłem, bo chłop nie trafia takiej sety. No nie, udało się takiej kontry fajnej, szybki zrobić. Aj, gol, Ibra, kurczę, pieczone. No próbowałem tam faulować, nie wyszło. No, 5 minut dla przeciwnika teraz jest zdecydowanie. No chłop troszeczkę mnie ścisnął, no ale mając takie karty mnie nie ścisnąć. Jest Latan, doskonała obrona trapa, tutaj... Aj, no faul i mamy rzut karny! Oj, Upamecano, tak się nie robi, kolego. I
Torres, boom, pięknie, brawo, brawo, 3 do 1. Statystyki, ej, szczerze, wyrównane, nie sądziłem, ale chyba gościu sporo nabił tych statystyk z różnych po prostu. I Torres, no co chłop zrobił, naprawdę. Spokój, zimna krew zachowana i mamy to ludzie, mamy, chyba mamy wina jednak. No i dobra, co zrobisz? No i właśnie o tym mówię, no i to już jest, powinien być gol. No i tak jest, Fernando Torres 5 do 1, raczej koniec meczu, także dziękuję typie za meczyk i... No i mamy rage quita, bardzo fajnie, bilans 3 do 0. Dobra, lecimy, 3 paczuszki z napastnikami 8-3 plus i na koniec paczka 3 razy 8-5 plus napastników. Także zaczynajmy, czy w tej paczce będzie walkout? Oby, no oby, jakieś toty, to już by było super, ale czy cokolwiek będzie i uwaga, ekran znowu, Boże, no dajcie mi walkout w końcu. A jest to Azat 85, także całkiem okej. Zobaczmy, kolejna paczka z piłkarzem 8-3 plus, napastnikiem 8-3 plus i uwaga, walkout, ale słaby, Anglia, napastnik, Vardy, kurcze, ale jest walkout, no niby dobrze, ale w sumie nie do końca. No i dwa duplikaty, świetnie. No i dobra, trzech napastników, 8-3 plus. Powtórzmy ten wyczyn. Trafmy, walkaucik. I uwaga, ekrany, ja pierdzielę, no. Jezu, jeszcze Ibra, którego już trafiłem. Trzeci raz chyba już go trafiam dzisiaj. O, świetnie, same duplikaty. No, quicksell, bo wszystkie są niestety niewymienne. I uwaga, czy zobaczymy walkaucik? Uwaga, ekrany, okej. Kurwa, ty Jezu, czyli znowu ten śmieć. Kramaric, no. Po raz 84. Kramaric, siema. No dobra, to ostatnia paczka na dzisiaj. Tu musi być walkout, tu po prostu musi być walkout. Trzech napastników 8-5+. A kto wie, może zobaczymy tutaj toty. Także uwaga, trzech napastników 8-5+. Let's go! Czy coś tu wpadnie? I uwaga, czy uświadczymy toty? Czy zobaczymy piękną niebieską kartę? I uwaga, walkout, ale jest to inform. Nie wierzę, no nie mogę po prostu, przecież ja go mam niewymiennego. No ja pierdzielę. W środku, może jakiś jeszcze dobry walkout? Okej, ej, to są trzy walkouty tak naprawdę, ale ten Ben Yedder to jest niewymienny, no. No niestety, w pierwszy dzień nie udało się trafić karty Toty. Szczerze, mam nadzieję, że jakąś kartę Toty na tym evencie uda się trafić. Ja tego Ben Yeddera przepalę w SBC o pika, o ikonę. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu, czy wy trafiliście kartę Toty. Stawiam, że chociaż jeden z was trafił kartę Toty i kurde, zazdroszczę. Dobra, powiem wam szczerze, mały niedosyt pozostał. Jest to taki bonusik. Przepalamy składzik o ocenie 86, a później jeszcze otwieramy pakę za 50, bo była w wyzwaniach błyskawicznych. Składzik jest jaki jest, przepalamy pierwszy składzik o... na ikonę tak naprawdę, także let's go. Dobra, paczka piłkarzy Electrum Premium trzech rzadkich, to jest właśnie za to wyzwanie, spika o ikonę, no ale może tutaj się stanie cud i coś trafimy fajnego, uwaga, nie ma ekranów. Dobra ludzie, otwórzmy pakę za 50k, która była w wyzwaniu, zobaczmy, czy tutaj kurczę coś dropnie, uwaga i ekraniki, Boże, Hiszpania na pas. Czyżby Aspas, naprawdę to ty chłopie? Nie, Morata, no, świetnie. Jest dalszy niedosyt, także zrobiłem kolejne SBC. Duża złota paczka piłkarzy premium. Proszę, walkout, ekrany, Boże. Okej, Felipe, no to jakoś podratowuje, bo to jest 8-4. Dobra, lecimy, mam dwie paczki za 100k, ale otwieramy sobie tylko jedną paczkę na sam koniec. No zobaczmy, no proszę, tu musi być walkout. Please, paka za 100k. Ostatnia, już więcej nie zrobię. I uwaga, czy coś tu będzie? I uwaga, jest walkout. Jest, Boże, słaby Chiellini, ale jest walkout. No niesamowite, jak ja bardzo jestem zdesperowany, żeby ten walkout trafić. I jeszcze jest Thiago Silva. Wybornie. Dobra, straszny, kurde, niedosyt. Jeszcze jedna paczka. Paczka za 50k, nie wiem, no zaraz skończy się, że wszystkie otworzę. Ale to już jest na serio, ostatnia i uwaga, walkout, jest. Zaczęło sypać na koniec, jest to Thiago. Ej, pierwszy raz trafiłem Thiago, 86. Git, no kurde, git. Jutro otworzymy sobie paczkę 20, czy tam 25 razy 8-1+, tą za słapy. Do zobaczenia i siema.